Mój wujek był bardzo bogatym człowiekiem. Człowiekiem, który szanował swój majątek i szanował innych ludzi. Miał niezwykle dobre serce i chętnie pomagał innym. Niestety, Bóg postanowił wezwać go do siebie o wiele za wcześnie. To się stało kilka miesięcy temu. Wydarzyło się tak niespodziewanie. Czołowe zderzenie i śmierć na miejscu. Teraz zostałam sama w tym wielkim domu. W tym pustym domu, który powinien zmienić właściciela, ponieważ jest dla mnie stanowczo za duży. Dom znajduje się na skraju lasu, daleko od innych posesji, co sprawia, że zaczynam się bać. Boję się, ponieważ ktoś jest w moim domu. Obudził mnie dźwięk tłuczonego szkła na parterze. Dźwięk tłuczonego szkła w kuchni, która znajduje się pod podłogą mojej sypialni. Mój umysł zaczyna się niepokoić i zadaje mi dwa pytania. Kto to może być? I jak się tu dostał mimo zamkniętych okien i zamkniętych drzwi? Wytężam słuch i koncentruję się na nim jak tylko mogę najlepiej. Chcę wychwycić każdy najdrobniejszy szmer, ponieważ wiem, że jestem w niebezpieczeństwie. Za zamkniętym oknem słyszę ujadanie psów. Z posesji przy końcu wsi kilkaset metrów ode mnie. Czuję również zapach starego drewna, pomieszany z zapachem sosnowego odświeżacza powietrza, umieszczonego na szafce nocnej. Zapachy te uświadamiają mi, kim może być ten człowiek i czego może szukać w moim domu. Mieszkam w starym dworku, w którym wujek przechowywał swój majątek w postaci depozytu, składającego się z biżuterii, zastawy srebrnych naczyń stołowych oraz akcji giełdowych, zdobywany przez pokolenia. Kosztowności porozmieszczane są w różnych częściach domu. W pokoju wuja, w sejfie, w piwnicy oraz w sypialni. Sypialni, w której obecnie jestem. Nagle słyszę mocne skrzypnięcie otwieranej w kuchni lodówki oraz dźwięki gwałtownego wyrzucania jej zawartości na zewnątrz. Po chwili słyszę zdanie: bierzemy wszystko, co ma jakąś wartość. Dociera do mnie fakt, że mam do czynienia z włamaniem. O mój Boże. Szybko odwracam się w stronę szafki nocnej i po omacku szukam telefonu. Moja dłoń wykonuje coraz szybsze ruchy w poszukiwaniu aparatu i po chwili strąca odświeżacz, który na szczęście upada na miękki dywan. Nagle dochodzi do mnie, że telefon został na dole, w kuchni. Godzina 1:31. Przeciągnij dwoma palcami, aby odblokować ekran. Słyszę głos aplikacji TalkBack dobiegający z dołu. Zamieram na łóżku z przerażenia. Zamieram, gdyż po głosie syntezatora mowy następują słowa. On gada. Dybiec, chodź tu. Ten telefon gada. Krzyknął jeden z mężczyzn znajdujących się w kuchni. Rozjeb ten telefon. Wtrącił drugi, trzymając w ręce kilka plastrów szynki wyciągniętych chwilę temu z lodówki. Ich głosy były podniesione i lekko niewyraźne. Konar, podchwycając propozycję, rzucił smartfonem o jedną ze ścian, czym sprawił, że telefon marki Huawei momentalnie zamilkł w wyniku pęknięcia wyświetlacza. Konarski, patrz, co znalazłem. Odparł dybiec, trzymając w dłoni białą laskę. Obrócił ją kilka razy, po czym z zainteresowaniem powiedział: no proszę, proszę. Ten kijek już nie będzie jej potrzebny. Ta suka już stąd nie wyjdzie. Po usłyszeniu zdania "ta suka już stąd nie wyjdzie", serce zabiło mi tak mocno jak jeszcze nigdy.
Wsłuchując się w rozmowę dobiegającą z kuchni, miałam ochotę w ciągu sekundy uciec jak najdalej stąd. Ja znałam tych ludzi. Znałam. Już nigdy więcej nie chciałam ich spotkać. Jednak w tym momencie umysł zaczął zadawać kolejne pytania. Jak stąd uciec? Wyskoczyć przez okno? Czy może tylko je otworzyć i krzyczeć o pomoc? Oba rozwiązania były generatorem bólu, ponieważ gdy oni zorientują się, że krzyczę, mogą mnie nawet zabić. A gdy wyskoczę, najpewniej zabiję siebie. Krople potu pływają po mojej skórze. Duszą wstrząsa dreszcz. Łzy spływają mi po twarzy. W ustach szepcze jęk. Konar, ściskając białą laskę w dłoni, wyciągnął ją przed siebie. Zamknął oczy i szyderczo, imitując technikę dwupunktową, chodził po kuchni i stukał laską raz w lewo, raz w prawo. Dybiec, widząc tę scenę, roześmiał się głośno, po czym powiedział: A kuku, zgadnij, gdzie jestem. Dobrze idziesz? Ciepło, ciepło? Widząc Konarskiego uderzającego w kuchenny stół, szyderczo dodał: Żartowałem, ale szukaj, 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 aż. Po wypowiedzeniu tych słów dybiec wyrwał Konarskiemu laskę i wyrzucając ją przez okno, odparł: Dobra, kurwa, nie ma na co czekać. Zawijamy co cenne, a potem idziemy zabawić się z tą dziwką. Ty weź jeden pokój na korytarzu, a ja wezmę drugi. Tak jak mówiłem, bierzemy wszystko, co wartościowe. Pieniądze, biżuterię. A potem zabawimy się z tą szmatą i spierdalamy stąd. Dybiec, ubrany w dżinsy typu jogger oraz granatową bluzę z napisem Gap, wychodząc z obszernej, śnieżno-białej kuchni, pokierował się w stronę jednego z pokoi na parterze. Był wysuszonym, 28-letnim rudym mężczyzną, z długą grzywką opadającą na oczy oraz piegami zdobiącymi twarz, których szczerze nienawidził. Wszedł do dość staroświecko urządzonego pokoju, który znajdował się po lewej stronie od kuchni. Widniała w nim brązowa kanapa oraz dwa fotele. Nad kanapą wisiała lekko przekrzywiona fotografia przedstawiająca około 60-letniego mężczyznę w ciemnym garniturze, białej koszuli oraz bordowym krawacie. Dybiec zauważył, że w lewym górnym rogu widnieje czarna, żałobna wstęga, co oznaczało, że osoba ze zdjęcia odeszła jakiś czas temu. Przed kanapą stał mocno zakurzony, elegancki stół. Pośród brązowych ścian pokoju widniała również szafa, stara meblościanka oraz biurko z szafeczkami, takimi zamykanymi na klucz. Dybalski spojrzał na zdjęcie mężczyzny, czując coraz większą wściekłość. Podszedł bliżej, mówiąc w myślach: I co teraz zrobisz, leśny dziadu? Co zrobisz z tym, że za chwilę zabawię się z twoją przybłędą? Nic nie zrobisz, stary konfidencie, bo właśnie gnijesz i wpierdalają cię robaki. Tfu! Dybalski splunął w stronę mężczyzny widniejącego na fotografii. Pokierował się w stronę innych części pokoju. Omiotając wzrokiem wystrój pomieszczenia, zdecydował, że najpierw przeszuka zawartość biurka. Odwrócił się w stronę wyjścia na korytarz, zwracając się do Konara z pytaniem: I co? Znalazłeś coś? Mam trochę gotówki. Jakieś 1000 złotych i 50 euro. A ty coś masz? Nie. Ale jeszcze nie przetrząsnąłem wszystkiego. Aha, okej. Ja idę się odlać. Tylko kurwa szybko, bo nie mamy czasu. Maciej Dybalski, znany jako Dybiec, otworzył jedną z szafeczek przy biurku. Nie miał czasu oglądać znajdujących się w niej dokumentów, więc wyrzucił je na podłogę. Nie znalazł w niej żadnej gotówki ani biżuterii. Podobnie było z drugą szafką, gdzie również nie znalazł niczego.
skierował się w stronę drewnianej meblościanki z witrynką po środku. Otworzył ją gwałtownie, przeczesując zawartość. W witrynce stało kilka porcelanowych filiżanek oraz porcelanowy dzbanek do nalewania herbaty. Za nimi stała sporej wielkości drewniana szkatułka. Dybalski uśmiechnął się, po czym zdecydowanym ruchem otworzył szkatułkę. Zamarł. Zamarł z podniecenia. Chciał jak najszybciej podzielić się odkryciem z Konarem. Jednak ten krzyknął z łazienki podekscytowany. Dybiec! Nie uwierzysz, co znalazłem! Chodź szybko! Dybalski żwawym krokiem ruszył w stronę łazienki, a po kilku sekundach był już w środku. Roześmiany Konar trzymał w dłoni pierścionek z diamentem. Pierścionek, za sprawą którego Dybiec wylądował w więzieniu. Dybalski nie mógł uwierzyć w to, co zobaczył, a jego duszą zawładnęła chęć zemsty o niespotykanej dotąd sile. Patrz, co ja tutaj mam! Poznajesz? Ożeż, kurwa. Przez ten felerny klejnocik odjebałem 5 lat. Ta dziwka mi to teraz wynagrodzi. Mój zmysł słuchu w połączeniu ze strachem działa jak najczulszy radar, wychwytujący nawet najdrobniejszy szum. Słyszę, jak kroki pod podłogą rozchodzą się w przeciwnych kierunkach. Strach uniemożliwia mi jakikolwiek ruch. Strach przed tym, co mnie czeka. Słyszę, jak jeden z nich o pseudonimie Dybiec wchodzi do pokoju wujka. Słyszę, jak otwiera szafkę, w której znajdują się własności nieruchomości oraz akcje giełdowe. Po chwili dociera do mnie dźwięk gwałtownego wyrzucania jej zawartości na zewnątrz. Po krótkiej chwili otwiera meblościankę, którą poznaje po charakterystycznym skrzypnięciu. Przesuwa porcelanowe naczynia i wyjmuje szkatułkę z kluczem do sejfu oraz biżuterią zmarłej cioci. Nagle słyszę zdanie dobiegające z łazienki o treści: Dybiec! Nie uwierzysz, co znalazłem! Chodź szybko! Patrz, co ja tutaj mam! Poznajesz? Po kilku sekundach dociera do mnie temat ich rozmowy. O mój Boże! Nie wierzę, że to może się naprawdę wydarzyć. Jeden z nich wypowiada słowa, po których mam ochotę krzyczeć z bezsilności. Ożeż, kurwa. Przez ten felerny klejnocik odjebałem 5 lat. Ta dziwka mi to teraz wynagrodzi. Moje ciało jest jak kamień, a dusza niczym przygnieciony przez niego kwiat, który nie może wzbić się ku niebu. Jest mi zimno i czuję się bezbronna niczym sarna w sidłach bezwzględnych kłusowników. Odliczam sekundy dzielące mnie od wrzasku. Właśnie teraz, właśnie w tej chwili życie staje mi przed oczami. Oczami serca. Kiedy byłam 6-letnią Anią, pan doktor powiedział mamie i tacie, że moje oczka już nigdy nie będą takie same jak u innych dzieci. Moi koledzy i koleżanki z klasy dokuczali mi bardzo. Pewnego dnia przyszłam do mamy i przytuliłam się do niej. Kiedy zapytała, co się stało, nie wytrzymałam i powiedziałam jej o wszystkim. Wtedy pocieszyła mnie, że nawet jak nigdy nie zobaczę słońca i gwiazd, to zawsze będę ich słoneczkiem i gwiazdką na niebie. Te słowa mojej mamy dodały mi sił. Kiedy byłam starsza, nauczyłam się samodzielności i zdobyłam wykształcenie, pomimo przeciwności losu, jaką jest utrata wzroku. Kiedy już jako dorosła kobieta skończyłam studia, nagle odeszli moi rodzice. Po ich śmierci zamieszkałam u wujka w dworku w kolonii Dębnik, wiosce znajdującej się w Wielkopolsce, niedaleko miasta Tarczów. Wujek po stracie żony również borykał się z samotnością.
Wprowadziłam się do niego, byśmy mogli nawzajem się wspierać. Ponad 5 lat temu, kiedy ciocia jeszcze żyła, napadł ją jeden z lokalnych bandytów, Maciej Dybalski, noszący pseudonim Dybiec. Napadł ciocię w nocy i ukradł pieniądze, telefon oraz pierścionek z diamentem. Zastraszył, że jeśli powie wujkowi, obleje jej twarz kwasem. Ciocia bała mu się o tym powiedzieć i przez kilka miesięcy dusiła to w sobie, mówiąc, że nie nosi pierścionka, ponieważ schowała go, aby nie zginął. Po jakimś czasie, kiedy wujek zaczął coś podejrzewać, nie wytrzymała i powiedziała mu o wszystkim. Poprosiła, aby nie szedł na policję, ponieważ będzie tylko gorzej. Wujek jednak postawił na swoim, bowiem pierścionek miał dla niego wyjątkową wartość i był przekazywany z pokolenia na pokolenie jako dowód miłości. Zgłosił kradzież na policję, w efekcie czego u Dybalskiego nie tylko odkryto skradzione rzeczy, ale również narkotyki, którymi handlował. Skazano go na 5 lat więzienia. Kiedy wyszedł, wujek już nie żył. Za każdym razem, gdy wychodziłam z domu, straszył mnie, że się zemści. Groził, że to ja odpowiem za jego pobyt w więzieniu. Aktualnie mam 26 lat i wujka już ze mną nie ma. A Dybalski ze swoim kolegą Ernestem Konarskim właśnie teraz realizuje swój chory plan. Nie mogę pozwolić na to, aby to się tak skończyło. Nie mogę bezczynnie czekać, aż zrobią mi krzywdę. Muszę uwierzyć w swoje możliwości, zebrać się na odwagę i zacząć działać. Wsłuchując się w dźwięki dochodzące z dołu, próbuję oszacować odległość z łazienki na dole do sypialni na piętrze. Odległość wynosi około 70 kroków, bowiem klatka schodowa znajduje się obok drzwi wejściowych do dworku. Sypialnia zaś przy końcu korytarza na górze. Czuję niewyobrażalny strach, że nie zdążę. Boję się, że prędkość ich kroków może zmienić się z chodu w bieg. Wytężam słuch i dociera do mnie, że poruszają się dość wolno, co daje mi więcej czasu. Delikatnym ruchem siadam na łóżku i wykonując drobne kroki, podchodzę do okna w sypialni. Otwieram je. Docierają do mnie stłumione odgłosy ciężkiej muzyki w oddali. Chłodny wiatr oraz subtelna woń leśnych drzew. Nie chcę, by był to ostatni zapach, jaki zapamiętam. Odwracam się w stronę wyjścia z sypialni. Kierując się w ich stronę, czuję palcami stóp coś leżącego na dywanie. Schylam się i podnosząc leżący przedmiot, orientuję się, że jest to odświeżacz powietrza, który wcześniej strąciłam. Podchodzę do drzwi. Łapię za klamkę. Jest zimna w dotyku i doskonale czuję jej chłód. Przyciskam drzwi w przeciwną stronę, by klamka wydała jak najmniej hałasu. W końcu bezszelestnie otwieram drzwi. Wychodzę na korytarz i wyciągniętymi przed siebie rękami znajduję przeciwległą ścianę. Opieram się o nią i oddycham ciężko. Oddycham ciężko i czuję, że strach zaczyna mnie blokować, a wewnętrzny głos szepcze, by się poddać i przyjąć z pokorą to, co mnie czeka. Nie mogę temu ulec. Po prostu nie mogę. Wolę umrzeć, niż przyjąć okrucieństwo z pokorą. Wyciszam się. Idę wzdłuż ściany, macając dłonią jej lewą stronę. W prawej dłoni ściskam odświeżacz powietrza. Docieram do klatki schodowej i ukrywam się w rogu obok niej. Skupiam się, by oddychać jak najciszej i słyszeć jak najwyraźniej. Wchodzą po schodach. Ta dziwka zapłaci za tego konfidenta. Zrobię z nią wszystko. Ty, a może
Dajmy jej spokój. Kroki i głosy stają się coraz głośniejsze. Coraz intensywniej dociera do mnie smród wódki, potu i papierosów. Są już na szczycie schodów. I to jest najodpowiedniejszy moment, by zaatakować. Jestem gotowa, by stawić im czoło. Teraz albo nigdy. Miejscowość Dębnik Kolonia. Las. Cholera jasna. Myślałem, że tym razem się trafią, powiedział młody leśniczy. Był szczupłym mężczyzną o ostrych rysach twarzy, ubranym w strój leśnika oraz czapkę moro. Spokojnie, Robek, wyluzuj. Uspokoił z uśmiechem młodszy aspirant Krystian Polak, siedzący na miejscu pasażera. On z kolei był 30-kilkuletnim, obciętym na jeża mężczyzną o przyjaznym wyrazie twarzy, ubranym w czarną, wiosenną kurtkę oraz niebieskie dżinsy. Dobrze, że masz fotopułapki porozstawiane. Dzięki temu wiemy, jak wyglądają. Fakt. Jednak miałem nadzieję na przyłapanie ich na gorącym. Przyłapanie na gorącym czasem nie jest takie fajne, Robek. Cholera wie, co w takich siedzi. Nawet złodzieje drzewa w sytuacji zagrożenia i perspektywie konsekwencji mogą świrować. Stary, masz kamerki, weźmiemy nagrania i capniemy ich w najmniej spodziewanym momencie. Włączę jakąś muzę, dobra? No, włączaj jak chcesz. Krystian Polak włączył radio z podpiętym do wejścia USB pendrive'em. Po kilku sekundach rozbrzmiał utwór New World Order zespołu The Six Pounder. Kurde, nie wiedziałem, że takich ciężkich brzmień słuchasz. O, odkąd czytam książki Puzyńskiej, któreś mi polecił, to słucham. I pewnie twoja ulubiona to Motylek, co? Ty, a w ogóle co mają książki Katarzyny Puzyńskiej do ciężkich brzmień? Podgórski słuchał Iron Maiden przecież. O, faktycznie. Zajarałbym. Wiesz, że ja też? Która jest? Pierwsza 41. Znajdowali się na drodze asfaltowej przy końcu lasu. Pierwszą posesją, którą można było dostrzec za lasem na początku wsi, był dworek rodziny świętej pamięci Rokickich. Biały, pałacykowaty budynek z dużym podwórzem, z kilkoma schodami i dwoma kolumnami przy wejściu. Aktualnie posiadłość zamieszkiwała ich siostrzenica, Anna Jeziorska. Młodszy aspirant Krystian Polak oraz leśniczy Robert Kowalewski stanęli dokładnie obok dworku. Tutaj palimy? Myślałem, że odjedziemy trochę, nie wiem, dalej do lasu. Nie, tam nic się nie stanie. Zadeptamy fajki butami, wyrzucimy gdzieś po drodze. No jak chcesz. Polak, wypuszczając dym, spojrzał w stronę gwiazd, a następnie na znajdujący się naprzeciwko dworek. Powiem ci, że szkoda mi tej dziewczyny, co tam mieszka. No, życie ją mocno poturbowało. Szczerze to ja nie wiem, co bym zrobił, gdybym ja stracił wzrok. No, ja też nie wiem. Jednak dziewczyna może liczyć na każdego z nas przecież. No patrz, Malinowska pomaga robić jej zakupy, tak? Moja Dominika zabiera ją na spacery i różne uroczystości. W ogóle każdy jej pomaga, kiedy tylko tego potrzebuje. No tak, ale to dziewczynie wzroku nie zwróci. A słyszałeś o tych komórkach macierzystych? Podobno one mogą W tym momencie obaj mężczyźni zamarli, ponieważ usłyszeli coś, czego zupełnie się nie spodziewali. Ratunku! Na pomoc! Krzyczał głos dziewczyny widniejącej w otwartym oknie na górze. Dziewczyny, o której rozmawiali. Po chwili do ich uszu dobiegł męski głos krzyczący z furią. Zamknij, kurwa, ryj, ślepa szmato! Młodszy aspirant Krystian Polak nie musiał się wysilać, aby rozpoznać, do kogo należał ten głos. Dybalski. O kurwa.
Kowalewski i Polak biegiem ruszyli w stronę posiadłości. Po zgaszeniu wszystkich świateł w domu, Konarski i Dybiec z podnieceniem skierowali kroki na ciemnobrązową klatkę schodową, która prowadziła do sypialni. Ernest Konarski był obciętym na zero 26-letnim mężczyzną. Był lekko pulchny na twarzy, którą niechlubnie zdobiła blizna w postaci poprzecznej kreski na czole. Stawiając but marki Nike na pierwszym ze schodków, zaczął odczuwać lekki strach. Zaczął rozumieć, co tak naprawdę chcą zrobić. On, w przeciwieństwie do Dybalskiego, nie miał zbyt wielkiej motywacji do tego, by robić tej dziewczynie krzywdę. Co prawda nie lubił tego kutasa, ale nie na tyle, by robić krzywdę niczemu winnej dziewczynie, która swoją drogą i tak została już doszczętnie skrzywdzona przez życie. Przecież to Dybiec napadł żonę Starego i ukradł pierścionek. A Konarskiego tam wtedy nie było. Przecież to Dybalskiego sprzedał ten dziad, a nie jego. Dlaczego on tutaj w ogóle jest? Może dlatego, że gdy Dybiec go do tego namówił, to on nie miał odwagi powiedzieć nie. Może dlatego, że to właśnie Dybiec był tym dominującym, a on był niestety tym, który ulegając na wszystko się zgadzał. Konar postanowił, że nie pozwoli mu jej skrzywdzić. Po prostu nie pozwoli. Chciał zaprotestować, jednak gdy otwierał usta, by to zrobić, Dybalski powiedział: ta dziwka zapłaci za tego konfidenta. Zrobię z nią wszystko. Wiesz co, dajmy jej spokój. Dybalski, wchodząc na jeden z ostatnich schodów, spojrzał na niego z szeroko otwartymi oczami i wypisaną coraz większą wściekłością na twarzy. W momencie, gdy otwierał usta, by zmieszać go z gównem, usłyszał przeraźliwy wrzask, głośny syk i odczuł pieczenie w oczach, jakiego jeszcze nigdy wcześniej nie zaznał. Odruchowo zasłonił twarz, po czym wpadając na Konarskiego, sturlał się z klatki schodowej na sam dół, po drodze uderzając okiem o krawędź jednego ze stopni. W jednej chwili poczuł ból w okolicach oczu, z jakim nigdy jeszcze się nie spotkał. Czuł, że prawe oko zaczyna jeszcze bardziej łzawić i jest wręcz niemożliwe do otworzenia. Czuł ból, gniew, strach i zapach sosny. Ogarnęła go wręcz diabelska chęć, by rozerwać tę dziwkę na strzępy. Usłyszał lekki truchtoraz dźwięk rytmicznych plaśnięć dłonią o ścianę. Z trudem wstał i jęcząc z bólu wbiegł ponownie na górę. Konarski, widząc to, podniósł się i również pobiegł za nim. Jestem gotowa, by stawić im czoła. Teraz albo nigdy. Staje prawdopodobnie naprzeciwko klatki schodowej. Ściskając odświeżacz, pryskam jego zawartością przed siebie, wydając przy tym głośny wrzask. Nie jestem pewna, czy pryskam w odpowiednią stronę. Po chwili jednak słyszę odgłos mocnego uderzenia o schody, połączonego z potwornym wrzaskiem bólu jednego z nich. Musiał sobie najprawdopodobniej coś złamać, co daje mi dodatkowe kilkadziesiąt sekund. Odwracam się i dotykając dłonią ściany uciekam na koniec korytarza. Wychwytuję ręką pustą przestrzeń, co upewnia mnie, iż w tym miejscu znajduje się wejście do sypialni. Wbiegam do środka i zamykam drzwi. Za oknem słyszę rozmowę dwóch mężczyzn. Rozmawiają o mnie. Nie wiem, kim oni są. Czy są kolegami Dybalskiego i Konarskiego? Czy może są kimś zupełnie innym? Przerażona, postanawiam zaryzykować. Ratunku! Na pomoc! Dyszę ze strachu i zmęczenia. Słyszę, że jeden z moich przyszłych oprawców wbiega do sypialni i krzyczy: zamknij, kurwa, ryj, ślepa szmato! Szarpie mnie za koszulę nocną i rzuca na łóżko.
przyciska mnie swoim ciałem i szepcze do ucha. I co teraz zrobisz? Czuję, jak jego ręka wędruje po moim ciele i wchodzi pod koszulę nocną. Wiercę się i krzyczę, jednak to na nic. Czuję, że to może być koniec. Spada na mnie lawina bezsilności, która każe mi pogodzić się z tym, co zamierzają mi zrobić. Proszę Boga tylko o to, by pomógł mi przejść przez ten koszmar z godnością. Konar wbiegł za Dybalskim do sypialni. Po raz kolejny dotarło do niego, co jeszcze chwilę temu chciał zrobić. Wnętrze pokoju wypełniał biało-kremowy kolor ścian i mebli. Na środku znajdowały się okna, a po lewej stronie łóżko dwuosobowe. Na nim leżała przyciśnięta przez Dybalskiego szczupła brunetka o delikatnej, wręcz dziewczęcej twarzy oraz lekko falowanych włosach. Widząc, jak Dybalski zrywa z niej białą koszulę nocną, postanawia reagować. Postanawia pierwszy raz w życiu mu się postawić. Zdecydowanym ruchem odciągnął Dybalskiego na korytarz, po czym popychając go w stronę schodów, zamknął drzwi do sypialni. Kurwa, co ty odpierdalasz, jebana kurwo? Ty zdrajco pierdolony! Chodź, kurwa! No dawaj, śmieciu! No dawaj, kurwa! Słyszę na korytarzu odgłosy bójki i hałas za oknem. Hałas skrzypienia płotu na podwórze. Zupełnie tak, jakby ktoś przez niego przechodził. Docierają do mnie kroki deptanej trawy i biegu po chodniku. Po kilku sekundach pada zdanie. Dostali się przez uszkodzone drzwi! To właśnie krzyknął Krystian Polak, otwierając z impetem drzwi prowadzące do wnętrza dworku. Ściskając gaz pieprzowy w dłoni, wbiegł po schodach na górę. Kowalewski podążył za nim. Na piętrze ujrzeli Dybalskiego i Konarskiego zajętych bójką i najwyraźniej nie zwracających na nich szczególnej uwagi. Polak bez wahania strzelił gazem pieprzowym w twarze tych zwyrodnialców. W ciągu sekundy rozległ się kaszel, odruchy wymiotne i wrzaski tych dwóch nędznych wyrzutków społeczeństwa. Kowalewski i Polak, zasłaniając twarze, kopnęli w brzuch Dybalskiego, który skulił się z bólu i upadł na podłogę. Zauważyli u niego parę napuchniętych oczu. Jedno po upadku, drugie po uderzeniu. Kowalewski uderzył w nos Konarskiego, tym samym łamiąc go. Konar zajęczał, zalewając się krwią, po czym klęknął na podłodze obok Dybalskiego. Leśniczy Robert Kowalewski, dysząc, wbiegł do sypialni. Widząc przed sobą zdezorientowaną, przerażoną kobietę, wypowiedział 6 słów. Nie bój się, już jesteś bezpieczna. Rok później. Dębnik, Kolonia. No, kochani, częstujcie się, powiedziała z dumą w głosie Dominika Polak. Przy suto zastawionym stole w salonie państwa Polaków siedziało 12 osób. W reakcji na słowa Dominiki wszyscy odpowiedzieli zbiorowym: uuu, brawo dla gospodyni! W elegancko urządzonym salonie znajdowali się Dominika i Krystian Polakowie oraz ich rodzice i rodzina. Dorota Malinowska oraz Robert Kowalewski wraz z Anną Jeziorską. Panie, proszę naszykować kieliszki. Panowie, proszę naszykować szklanki. Zarządził Krystian Polak, wznosząc triumfalnie butelki Jim Beama oraz Martini. Ania, wezmę twój talerzyk, nałożę trochę pieczeni. Mówię ci, posmakuję ci na pewno. O, dziękuję bardzo. Proszę. A kieliszek masz po lewej stronie. Anna przejechała delikatnie po obrusie, lokalizując dłonią kieliszek. Pociągnęła mały łyk wina,
po czym odstawiła kieliszek, delikatnie zahaczając nim o widelec leżący obok. Kowalewski objął ją czule, natomiast ona przytuliła się do niego i powiedziała: kocham cię. Ja ciebie też. Kilka chwil później. Leśniczy Robert Kowalewski rzucił palenie. Jednak nie przeszkadzało mu towarzystwo palących. W efekcie tego wyszedł wraz z Krystianem Polakiem przed dom. Dom państwa Polaków był jednopiętrowym domem średniej wielkości. Pod osłoną nocy mężczyźni usiedli na ławce w altance. Polak, wypuszczając dym, zapytał poważnym tonem w stronę Kowalewskiego. Powiedziałeś Ani, że Dybiec oślepł i podciął sobie żyły? Nie. I niech tak zostanie. Te informacje zachowam dla siebie. A co się dzieje z Konarskim? Siedzi. Podobno odnalazł Boga w więzieniu. Ale ile w tym prawdy, to nie wiem. Powiem ci tak, Robek. Chuj z nimi. Otóż to. Jeden wielki, murzyński chuj z nimi. Chodźmy do środka. A, i trzymam kciuki za twoją Anię. Dobra decyzja z tymi komórkami macierzystymi. No, też tak myślę. Ale jak nie spróbujemy, to nigdy się nie dowiemy, czy to działa. Zawsze warto walczyć, bratku. Jak walczysz, to życie podsuwa takie zbiegi okoliczności, że dasz se radę. Mężczyźni weszli do domu i zamknęli za sobą drzwi. Natomiast w altance obok popielniczki ze zgaszonym papierosem znajdowała się książka z napisem Rhonda Byrne – Sekret. Scenariusz Mateusz Krzystek. Czytał Jakub Rutka.